Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojny Historii. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Borczyk. Ten odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Belona. Norbert, w dzisiejszym odcinku o książkach chciałbym z Tobą porozmawiać o kolejnej fundamentalnej pozycji dotyczącej II wojny światowej. Kolejne wspomnienia, kolejnej postaci, która nie może przejść bez echa, gdy mówimy o II wojnie światowej. Mam na myśli marszałka Ericha von Mansteina i jego wspomnienia stracone zwycięstwa. To jest pozycja, która wywarła ogromny wpływ na to, jak myślimy o II wojnie światowej. Jest to pozycja po prostu obok której nie można przejść obojętnie. Co zatem sprawia, że ta pozycja jest tak wyjątkowa? Tak jak niedawno rozmawialiśmy o książce Piera Klostermana Wielki Cyrk, która jest książką, którą każdy miłośnik awiacji, czy każda osoba zainteresowana historią lotnictwa w II wojnie światowej znać powinna, tak można by powiedzieć, że książką jeszcze większego kalibru, jeszcze sławniejszą, są wspomnienia niemieckiego marszałka Richa von Mansteina Stracone Zwycięstwa. No i z racji tego, kto jest autorem tych wspomnień, rzeczony niemiecki marszałek, postać nietuzinkowa, postać, która wywarła olbrzymi wpływ na niemieckie planowanie operacyjne w II wojnie światowej, no to siłą rzeczy ktoś kto interesuje się nie tylko drugą wojną światową, ale szerzej każdy kto interesuje się historią wojskowości, wspomnienia von Mansteina przeczytać powinien. Obecnie wydawnictwo Bellona proponuje nam kolejne wyznowienie straconych zwycięstw Mansteina. Mówimy tutaj o 700-stronnicowej pozycji, o wspomnieniach Ericha von Mansteina z lat 1939-1944. Zasadniczo myślę, że chyba naszym słuchaczom Ericha Mansteina przedstawiać nie trzeba, ale powiedzmy coś więcej może o samym Erichu Mansteinie, autorze. Tak, Erich von Manstein. Tak na marginesie, jeżeli ktoś weźmie do ręki najnowsze wznowienie wspomnień Mansteina przygotowane przez Bellota i nie wie za bardzo, kto to jest Erich von Manstein, to zawsze może zajrzeć na koniec książki, gdzie w sposób skrótowy jest zarysowana kariera i znaczenie tego niemieckiego oficera, więc tutaj wydawca wychodzi naprzeciw również takiemu czytelnikowi, któremu nazwisko von Manstein nic nie powie. Erich von Manstein był jednym z czołowych oficerów wojsk lądowych Wehrmachtu, zarówno przed II Wojną Światową, jak i w jej trakcie. Był w 1939 roku szefem sztabu generała von Rundstedta. w związku z czym był jednym z najwyższych Niemieckich oficerów, którzy realizowali plan podboju Polski. W 1939 roku jako oficer Rundstädta, najstarszego czynnego oficera wojsk lądowych, von Manstein jako jeden z jego najbliższych współpracowników był autorem planu operacyjnego, który przeszedł do historii jako tzw. cięcie sierpa, czyli to sławne, potężne uderzenie niemieckich wojsk pancernych zmechanizowanych w kierunku Dunkierki i odcięcie najlepszych francuskich i brytyjskich wojsk w Belgii, odcięcie ich od Francji. On tak bardzo zabiegał o realizację swojego planu operacyjnego, że jego zwierzchnicy Zober Komando der Heres, z naczelnego dowództwa wojsk lądowych, pozbawili go stanowiska w sztabie von Rundstedta i został, można by powiedzieć, nieco zdegradowany dowodził związkiem taktycznym w 1940 roku. Jako dowódca korpusu w latach 40-41 funkcjonował. W roku 1941 jako dowódca korpusu de facto pancernego obserwowaliśmy go w natarciu w kierunku państw nadbałtyckich, w kierunku Leningradu, gdzie się wyróżnił, gdzie pokazał się jako wybitny dowódca korpusu zmechanizowanego, nieco niespodziewanie po śmierci dowódcy 11 Armii u schyłku lata 1941 roku objął niemiecką 11 Armię, której zadaniem było zdobycie Krymu z twierdzą Sewastopol, najpotężniejszą twierdzą radziecką w tym rejonie i Manstein oblegał ten Sewastopol bardzo długo, bo aż do lipca 1942 roku w lipcu 1942 roku tenże Sewastopol zdobył, za co otrzymał buławę marszałka. Potem był planowany na dowódcę sił do zdobycia Leningradu. Ze względu na ciężką sytuację pod Stalingradem, skierowany tam dowodził próbą odsieczy do generała Paulusa w grudniu 1942 roku, odsieczy, która ostatecznie się jednak nie udała. Potem wobec klęski wojsk sojuszniczych nad Donem marszałek Manstein ratował południowy niemiecki front, czego kulminacją była tak zwana Trzecia Bitwa o Charków w lutym i w marcu 1943 roku, kiedy Manstein przeciw uderzeniem zdołał ustabilizować w południowy front wschodni. Latem 1943 roku dowodził Wojskami niemieckimi na południowym cyplu łuku kurskiego. Ta operacja, cytadela, zakończyła się już niemiecką porażką, a następnie od sierpnia 1943 roku do kwietnia 1944 roku dowodził wojskami niemieckimi na Ukrainie, stopniowo będąc spychanym przez stały nacisk Armii Czerwonej aż w kierunku Wołynia i Galicji, aż pod Lwów i Kamieniec Podolski. Ze względu na spór z Hitlerem o sposób prowadzenia dalszych działań bojowych, wiosną 1944 roku marszałek von Manstein został zdemisjonowany ze stanowiska, przyszedł do rezerwy kadrowej i przez ostatni rok II wojny światowej już Hitler nie powierzył mu żadnego zadania na froncie, w związku z czym pozostawał w niełasce u wodza. Drugą wojnę światową mimo wszystko Manstein zakończył opromieniony chwałą jednego z najwybitniejszych dowódców niemieckich, niezwykle bystrego, niezwykle energicznego. No, w związku z tym, że Manstein miał szereg sukcesów, po dzień dzisiejszy uważany jest za jednego z najwybitniejszych niemieckich oficerów i najbardziej zdolnych. Zresztą wielu jego kolegów po fachu już w czasie wojny uważało go za najzdolniejszego ze wszystkich niemieckich marszałków. To znaczy niektórzy inni marszałkowie uważali, że Otto von Meister jest najlepszym oficerem, jakiego ma Wehrmacht, a przynajmniej Wojska Lądowe, czyli Her, Rzecz bardzo znamienna, na przykład takiego zdania był Fedor von Bock, czyli przecież oficer, który formalnie mógł przecież pochwalić się sukcesami o wiele większymi tak naprawdę niż von Einstein. Zupełnie natomiast przeciwnego zdania o Einstein był. Ginter von Kluge, jego nemesis, jego największy przeciwnik, dlatego że w Wehrmachcie były różnego rodzaju koterie i na froncie wschodnim było dwóch marszałków o wielkim ego, na południu Erich von Manstein, a na centralnym froncie wschodnim Ginter von Kluge. Obaj panowie nie przepadali za sobą całkowicie, żarli się o wpływy, obaj chcieli objąć funkcję głównodowodzącego armii na wschodzie, ale na coś takiego nie poszedł Hitler. I oczywiście naturalną kwestią jest, że w utraconych zwycięstwach cała ta droga, cała kariera Meinsteina jest właśnie opisana. Meinstein skoncentrował się na wydarzeniach z II wojny światowej, dlatego Stracone Zwycięstwa to jest książka, która jest pewnym wycinkiem. Ona się zaczyna w lipcu-sierpniu 1939 roku, a kończy w kwietniu 1944 roku. Czyli Meinstein szczegółowo, ciekawie opisuje czas, kiedy on był w służbie czynnej, kiedy był dowódcą w czasie II wojny światowej. W tej książce nie znajdziemy informacji o młodości Meinsteina, o jego służbie wcześniejszej, o jego Wpływie na wojska lądowe do 1938 czy 1939 roku. Manstein w tej książce pojawia się już jako wysokiej rangi oficer sztabowy przystępujący do wojny. Mamy już gotowego, ukształtowanego oficera starszego latem 1939 roku, który razem z generałem von Rundstedtem jest w sztabie grupy armii południe to znaczy generał Rundstedt jest dowódcą grupy armii południe, a Erich von Manstein jest jego szefem sztabu, czyli tych dwóch generałów dowodzi tym najważniejszym, potężnym zgrupowaniem niemieckim w składzie 8. armia, 10. armia, 14. armia, która zwali się na nas 1 września 1939 roku i Manstein Dzieli swoje wspomnienia na takie trzy, jakby, zasadnicze bloki. Pierwszy to jest właśnie kampania polska w roku 1939, następnie jest kampania francuska w roku 1940, a następnie największy, najbardziej obszerny blok, czyli wielka kampania przeciwko Związkowi Radzieckiemu w latach 1941-1944, gdzie Einstein opowiada o swoich losach dowódcy korpusu, armii, wreszcie, grupy armii na wschodzie. I ta książka jest niezwykle ciekawa, niezwykle wielowymiarowa, dlatego, że ona jest, po pierwsze, bardzo zajmującą lekturą dla każdego, kto interesuje się Wehrmachtem jako takim, historią Wehrmachtu, gdyż mamy tutaj opisy działań dywizji, korpusów, manewry, walki. Dokładnie jest to wszystko opisane, kiedy Manstein dowodzi na wschodzie wielkimi masami wojsk. No to jest oczywiście niezwykle plastyczne, dlatego, że oficer na takim stanowisku, no, musi. U umieć zarządzać olbrzymimi masami wojska, musi umieć nimi manewrować, nakazywać dowódcom korpusów, dowódcom dywizji określone manewry, które oni będą realizować i wykonywać zasadniczą myśl swojego przełożonego, czyli właśnie marszałka von Mansteina. Jeżeli ktoś interesuje się właśnie takimi zagadnieniami, to lektura Straconych Zwycięstw jest tu niezwykle wartościowa i ciekawa. Poza tym, Einstein opisuje również kwestie pewnych przetasowań, pewnych zgrzytów w dowództwach niemieckich. To też jest niezwykle ciekawe, bo pokazuje, że no, wojsko to też jest struktura hierarchiczna, złożona z konkretnych ludzi, z konkretnych koterii, z osób, które mają swoje ambicje, które mają swoje strefy wpływów. No i Einstein również poświęca tym zagadnieniom relatywnie dużo miejsca, bo sam w jakimś zakresie, co najmniej, Dwukrotnie padł ofiarą tychże koterii. Pisze to też, można by powiedzieć, oficer wojsk lądowych, czyli widać wyraźnie z tych wspomnień, że armia, czyli wojska lądowe w ramach Wehrmachtu, no to była ta siła, która była najbliższa sercu Mansteinowi i Manstein uważał, że to właśnie wojska lądowe były tym najważniejszym elementem, znacznie ważniejszym niż Luftwaffe czy Kriegsmarine w II wojnie światowej i to jest jednak narracja z punktu widzenia dowódcy wojsk lądowych. I ja powiem tak, z perspektywy czasu, z perspektywy tej który no, stracone zwycięstwa Einsteina znam doskonale, przeczytałem je, jak to się mówi, od deski do deski raz, ale potem wracałem do nich i prywatnie i zawodowo wielokrotnie, bo no to jest książka, którą trzeba mieć. Znaczy każdy historyk wojskowości, każda osoba, która trochę bardziej, trochę bardziej szczegółowo interesuje się wojną w Europie w latach 39-45, stracone zwycięstwa von Einsteina mieć powinna. No bo w tej książce mamy i analizę strategiczną. Na przykład Einstein pozostawia swoją ocenę polskiego planu kampanii 1939 roku. Stawia na przykład tezę, że ugrupowanie polskie było w 1939 roku bardzo niekorzystne i że tak naprawdę oni, Niemcy, obawiali się tego, że my przyjmiemy bitwę dopiero na linii Wielkich Rzek na Wisła, San i że takie, a nie inne ugrupowanie wojska polskiego niezwykle pomogło im w szybkim zakończeniu kampanii. Einstein bardzo szczegółowo też na przykład opisuje spory między Hitlerem, Brauchiczem, dowódcą wojsk lądowych na temat terminu ofensywy na zachód. Gdzie wyraźnie mówi, że Hitler dążył do ataku już w roku 1939 jesienią i trzeba było pokazywać jego oficerom dosłownie w terenie te błotniste drogi, te zamarznięte rzeki, niemożność wyprowadzania natarcia w fatalnych warunkach pogodowych. Wreszcie, Einstein opisuje bezmiar i okrucieństwo wojny na wschodzie, więc jest to lektura niezwykle ciekawa, niezwykle wartościowa, chociaż są to wspomnienia. I tutaj też oczywiście musimy brać na to poprawkę. I to wspomnienia, tak jak powiedziałem, niezwykle wybitnego oficera, ale jednak oficera, który z tego czy z innego powodu, na łamach swoich wspomnień, nie zdecydował się na do końca pogłębiony i do końca uczciwy opis sytuacji. To znaczy, Einstein próbuje w straconych zwycięstwach zbudować tak zwaną białą legendę, Wehrmachtu. To jest książka, w której wielokrotnie zauważymy sytuację w stylu my nie wiedzieliśmy, my się tym brzydzieliśmy, to było poza nami, że tak był zły Hitler, był zły narodowy socjalizm, że były różne złe rzeczy, ale w gruncie rzeczy wojska lądowe Wehrmachtu były poza tym, że był zły Himmler, że był głupi Goering i byli mądrzy niemieccy generałowie. I Meinstein, tą sławną książką, bo tutaj miejmy świadomość, że stracone zwycięstwa doczekały się wielu wznowień i zostały przetłumaczone na wiele języków. To, że mamy możliwość zapoznania się z tym tekstem w języku polskim, jest zasługą wydawnictwa Bellona i niezwykle ważkie jest to, że Bellona wznawia poprawione edycje tychże wspomnień, bo to jest kolejne wznowienie straconych zwycięstw, dzięki czemu, no. Nowe pokolenia czytelników mają możliwość zapoznać się z tym fundamentalnym dziełem, natomiast musimy brać poprawkę na to, kiedy ta książka została napisana i kto ją napisał. Czyli mamy tu do czynienia z niemieckim marszałkiem, który był zresztą w latach 50. proszony o pewne uwagi, pewne analizy przy tworzeniu Bundeswehry, kiedy rodziło się NATO, kiedy istniały dwa wielkie bloki, zachodni i wschodni układ warszawski i NATO. Więc Meinstein, opromieniony tą chwałą mistrza sztuki operacyjnej, w związku z czym no, proszono go o różne rady, to była postać w zachodnich Niemczech znana, i powszechnie szanowana. W związku z czym Einstein starał się budować określoną politykę na temat tego, jak należy postrzegać wermach, jak należało postrzegać wojska lądowe. I nie jest w swoich wspomnieniach w wielu miejscach uczciwy, nie jest w wielu miejscach szczery. Próbuje raczej kreować się, może nie na bardziej wybitnego oficera niż był, bo to był bardzo wybitny oficer, ale próbuje się kreować na bardziej ludzkiego, na bardziej humanitarnego oficera niż był nim w rzeczywistości. I po dzień dzisiejszy mnóstwo historyków wojskowości zafascynowanych jest postacią Ericha von Mansteina i oczywiście wspomnienia, które po sobie pozostawił, tylko mogą takie wrażenie ugruntować. Rzeczywistość oczywiście bywa bardziej skomplikowana. A postać von Einsteina nawet z jego wspomnień, jeżeli ktoś interesuje się szczegółowo II wojną światową, postać ta wyłania się jako niejednoznaczna. Dlatego, że tak jak powiedziałam, Einstein był świetnym oficerem na poziomie operacyjnym, ale był słabym strategiem. Dla części naszych słuchaczy może być to kontrowersyjne, właśnie to, co powiedziałeś teraz. Dlaczego tak uważasz? Cóż, ja ci powiem, odpowiem to właśnie takim fragmentem ze straconych zwycięstw. Kiedy ja czytałem stracone zwycięstwa pierwszy raz, ale potem, kiedy wracałem do okreś Fragmentów, które były mi potrzebne do analizy określonych zdarzeń na froncie. I kiedy na przykład analizowałem zagadnienie słabnięcia potencjału bojowego Wehrmachtu w walce z Armią Czerwoną, to stracone zwycięstwa były dla mnie genialnym źródłem, dlatego że tam Einstein opisuje szczegółowo kolejne etapy kampanii na Ukrainie w latach 43-44 i między innymi poświęca dużo miejsca klęsce armii niemieckiej pod Kijowem pod koniec roku 1943. I tam jest takie charakterystyczne stwierdzenie u Einsteina. Wydałem rozkazy, żeby ta, ta i ta dywizja piechoty broniły tego konkretnego obszaru. Czyli ja, głównodowodzący, można powiedzieć, rozstawiłem dywizję według zasad sztuki wojennej. Wiedziałem, że roz Rosjanie zaatakują mnie z tej strony, ale rozstawiłem na czas swoje związki taktyczne, tak jak powinienem to zrobić, pisze Einstein. A potem konkluduje: ale i tak się przeze mnie przełamali. I rok temu by się nie przełamali. Moje wojska nie są już takie, jak kiedyś, że słabne, że coś niedobrego dzieje się z wojskiem, którym dowodzę. Ja, jako oficer wysokiego szczebla, gram według zasad, których się nauczyłem. Czyli tu rozstawiam wojska, tu przewiduję ruchy, jak w szachach. I nagle się okazuje, że rok temu moje piony, moje figury poruszały się tak jak dokładnie, jak chcę i miały taką moc, jak chcę, a teraz nagle ja się ruszam, a te figury przestają pracować tak, jakbym sobie tego życzył. W związku z czym Einstein nie miał świadomości do końca tego, że jego umiejętności zaczynają nie przystawać do możliwości wojsk. To znaczy on był przyzwyczajony do tego, używając porównania piłkarskiego, że zawsze gra piłkarzami na poziomie Ligi Mistrzów i on nagle dostaje piłkarzy trzeciej ligi i nie umie nimi grać bo jest przyzwyczajony tylko do grania wybitnymi figurami dlatego powiedziałem że nie był dobrym strategiem a był mistrzem sztuki operacyjnej bo strategia to jest całość planowania i całość pojmowania i nie znajdziemy tego w Straconych zwycięstwach Maństeina, już sam ten tytuł, stracone zwycięstwa, jest fałszywy w tym sensie, że Maństein próbuje zbudować narrację, że armia odniosła zwycięstwo, które zmarnowali inni, albo że szerzej cała struktura państwa nie potrafiła zdyskontować sukcesów wojsk lądowych. Czyli upraszczając, my generałowie byliśmy fachmanami i wiedzieliśmy, co robimy, ale góra, partia, Hitler to oni zawiedli. Einstein odniósł wiele wspaniałych zwycięstw i poniósł kilka spektakularnych klęsk. I ostatecznie odwołano go ze stanowiska po utracie całej Ukrainy. Einstein nie był w stanie utrzymać tej Ukrainy ze względu na napór przeciwnika, ale też ze względu na słabnięcie potencjału Wehrmachtu. I tak naprawdę zdolności armii niemieckiej nie rozstrzygały się tylko na froncie. One się rozstrzygały na zapleczu, one się rozstrzygały w zakresie dostępu do surowców, zdolności do koncentracji sił. Na to Einstein nie miał żadnego wpływu. On był graczem pośredniego szczebla, pod sobą miał armię, korpusy i dywizje, ale tak. Tak jak powiedziałem on oczekiwał od państwa którego był reprezentantem że będą mu przysyłać tylko tych piłkarzy najlepszego typu i grając z takimi piłkarzami był niezrównany ale nie potrafił grać słabą drużyną i to doskonale się wyłania ze Straconych Zwycięstw. Dla historyka wojskowości to jest niezrównanie cenna i fantastyczna książka, ale nie odbierana tak, jakby chciał jej autor. Ja czytając Stracone Zwycięstwa, czytałem je zawsze krytycznie. Einstein wielokrotnie próbuje okłamać czytelnika, mówiąc, że właściwie nie planowaliśmy wojny z Polską, że właściwie no to tak w ostatniej chwili żeśmy się zgromadzili. Tu rozumiem się z prawdą, dlatego, że chcę w jakimś zakresie wybielić swoich podwładnych i swoich przełożonych. Mamy więc niezrównanych, wybitnych fachowców niemieckich generałów i mamy rozwrzeszczane Luftwaffe, głupią partię i Hitlera, którego czasami można przekonać, a czasami nie. Oczywiście, Einstein był w oku cyklonu. On wielokrotnie spierał się z Hitlerem, sprzeczał się z Hitlerem. W końcu w pewnym momencie, przecież Hitler jako głównodowodzący wojsk lądowych, Manstein jako dowódca grupy armii, no to był niemalże Hitler jego bezpośrednim przełożonym na polu walki. Więc Manstein pozostawił nam wiele cennych i wiele prawdziwych Anegdot, poruszył wiele naprawdę ważkich zagadnień, ale jednocześnie no, próbował minimalizować to, co było dla niego niewygodne. W związku z czym to jest fascynująca lektura, z którą czasami się zgadzamy, czasami się nie zgadzamy. Bo kiedy czytamy rozdziały o Polsce, to wielokrotnie zapala nam się czerwona lampka, że chwila, chwila, ale to przecież nie tak. W sensie takim, że oczywiście, kiedy Einstein mówi o rozwinięciu wojsk, o swoim planie operacyjnym, o ocenie przeciwnika, no to jest w tym wszystkim. Wszystkim niezwykle fachowy i po prostu trzeba go przeczytać. Ale kiedy próbuje stwierdzić, że właściwie nikt się nie spodziewał wojny, że atak na Polskę traktowano może jak blef, a może nie jako blef, a może tą Polskę trzeba było zostawić jako bufor przeciwko Związkowi Radzieckiemu, no to są takie niezbyt ambitne wówczas analizy. Einstein niezwykle celnie kreśli obraz planowania na szczeblu taktycznym i na szczeblu operacyjnym. Widać jego geniusz szczebla operacyjnego, kiedy wie, że rozwijając wojska, należy przeliczyć, ile czasu zajmie rozwinięcie danej jednostki w danym miejscu. Co może w tym czasie, kiedy ty jeszcze nie jesteś gotowy zrobić przeciwnik, że trzeba myśleć trzy ruchy do przodu, a nie tylko tu i teraz. Kiedy się czyta Stracone Zwycięstwa, to uderza też nie tylko budowanie białej legendy Wehrmachtu, ale i budowanie białej legendy samego autora. No, trudno zarzucić autorowi wspomnień, że postanowił przedstawić się w nich w pozytywnym świetle. Ale to bardzo charakterystyczne, kiedy Einstein opisuje swój humanitaryzm na Krymie, kiedy mówi, że część żołnierzy niemieckich, którzy doznawali szoku i stresu urazowego, była przez niego wspaniałomyślnie kierowana ponownie do jednostek karnych, a nie rozszyliwania na miejscu za tchórzostwo. Ja to bardzo pamiętam jeszcze z pierwszego w ogóle czytania Straconych Zwycięstw wiele lat temu. Przeczytałem to wówczas i stwierdziłem, aha, no fajny marszałek. Taki ludzki. Wehrmachtowiec, ale z ludzką twarzą. Że rozumiał, że jego żołnierze mogą psychicznie nie wytrzymywać. No, potem po latach, kiedy czytałem to po raz drugi czy trzeci, kiedy analizowałem niemiecki system karania żołnierzy, to stwierdziłem, że Einstein delikatnie rzecz Ujmując, rozminął się z prawdą. To był oficer stałej szkoły, niestety, rozszeliwał swoich żołnierzy w dużych ilościach. Właśnie za coś, co określano jako tchórzostwo, za to, że porzucali swoje stanowiska pod wpływem szoku i stresu. Nie był takim humanitarnym generałem, jakim chciał się. Malować. Natomiast Einstein, mimo że był wybitnym oficerem, to poniósł też kilka spektakularnych klęsk, których jego apolegaci jakby nie zauważają. Podsumowując, stracone zwycięstwa Einsteina, książka niezwykle ważna, książka niezwykle kluczowa. Dla opisu działań na froncie wschodnim, a jednocześnie niezwykle ciekawe studium przypadku nad budową legendy wojsk lądowych niemieckich w II wojnie światowej i książka fundamentalna dla tej legendy o mądrych generałach i nie najmądrzejszym Hitlerze. Czego by o tej książce nie powiedzieć? No, tą książkę po prostu trzeba mieć na swojej półce, jeżeli ktoś interesuje się II wojną światową i tym, zwłaszcza co wydarzyło się na froncie wschodnim podczas tej wojny. Natomiast ci, którzy jeszcze tej książki nie mają, linki do księgarni, gdzie mogą ją nabyć znajdą w opisie naszego odcinka. A tymczasem Norbert, dziękuję ci za ten odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.